Identyfikator podmiotu SCP-PL-098. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-098 należy zabezpieczać w doniczce z ziemią ogrodową, która zamknięta jest w sejfie wyłożonym warstwą ołowiu o grubości 3 cm. Sejf znajduje się pod stałym monitoringiem w przechowalni, w strefie biologicznej. Do pomieszczenia została doprowadzona instalacja pozwalająca na automatyczne podawanie obiektowi wody i standardowego nawozu dla roślin ogrodowych, a także zdalne otwieranie i zamykanie sejfu. Nie należy bezpośrednio spoglądać na SCP-PL-098. Przed każdym kontaktem z podmiotem należy założyć gogle ochronne Z1D. Kategorycznie zabronione jest wynoszenie podmiotu poza teren przechowalni. Otwarcie sejfu możliwe jest jedynie za zgodą administratora ośrodka. Propozycje badań pracownicy z upoważnieniem co najmniej poziomu 3 mogą zgłaszać menedżerowi projektu. Instancji SCP-PL-098-1 nie należy przewozić poza teren strefy. Opis. SCP-PL-098 wyglądem przypomina roślinę z gatunku Taraxacum officinale, mniszek pospolity. W rzeczywistości stanowi jedynie fizyczną formę dla samoświadomego bytu o zdolnościach telepatycznych. Nie wymaga dostępu światła słonecznego, jedynie wody i składników mineralnych w ilościach odpowiednich dla tego gatunku. Jeżeli co najmniej jeden człowiek znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od podmiotu, powstanie możliwość wywiązania się rozmowy między nim a bytem. Warstwa ołowiu zmniejsza tę odległość do około 4 metrów. Rozmowę słyszą wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu oddziaływania, choć podmiot zwraca się zawsze do tylko jednej naraz. Komunikacja jest mentalna, żadne słowa nie są rejestrowane poza umysłami testerów. Jeżeli człowiek spojrzy bezpośrednio na SCP-PL-098, poczuje nagłą chęć spożycia jednego z płatków kwiatu. Zjedzenie go rozpocznie trwającą 3 godziny przemianę w SCP-PL-098-1. Instancje SCP-PL-098-1 wyglądem przypominają dwunożnego głowonoga. Zachowują się one agresywnie względem ludzi i zwierząt, a uwięzione usiłują wydostać się na wolność. Według hipotezy profesora mogą one wykonywać polecenia bytu. Nie zostało to udowodnione. Stworzenie to nie ma możliwości pobierania wody ani pokarmu. Nie posiada układu trawiennego. Każdy dotychczas zbadany osobnik umierał po około 2 tygodniach w wyniku zatrzymania akcji serca. Pomimo oczywistych różnic w budowie, SCP-PL-098-1 posiada genom identyczny z ludzkim. Dotychczas nie poznano mechanizmu przemiany człowieka w SCP-PL-098-1. Dodatek. Przesłuchiwany SCP-PL-098. Przesłuchujący doktor... Wstęp. Doktor miał za zadanie nawiązać kontakt z bytem zawartym w podmiocie i dowiedzieć się czegoś o jego pochodzeniu i naturze. W celu potwierdzenia autentyczności zeznań, razem z naukowcem w przechowalni przebywał funkcjonariusz ochrony zapisujący przebieg mentalnej rozmowy. Żaden z nich nie posiadał możliwości otwarcia sejfu. Trzymać tak kogoś w ciemnicy. Czy panowie byliby tak mili i wyciągnęli mnie z tego pudła? Wiesz, że nie możemy tego zrobić, SCP-PL-098. A więc przyszliście pośmiać się z więźnia. Będziecie się nade mną znęcać? Nikt nie będzie się nad tobą znęcał. Chcemy po prostu zadać kilka pytań. Ha! A jednak! Niby dlaczego miałbym wam cokolwiek mówić? Jeśli nic nie powiesz, odetniemy ci wodę i popatrzymy, jak usychasz. Dobre sobie. Jeżeli zniszczycie moje siedlisko, przeniosę się po prostu gdzie indziej. Gdzieś indziej? Tak, zwierzaku, gdzieś indziej. Myślisz, że ja, jeden z ludu, mogę egzystować tylko w takiej formie? Zaraz, cwany jesteś. Prawie się wygadałem. Podstępem chcesz wyciągnąć ze mnie informacje? Taki z ciebie bystrzak. Gdzież bym śmiał. Więc, lud, mówisz, że takich jak ty jest więcej? Nic nie powiem. To prawda?
Jeśli będziesz współpracował, może dałoby radę się stąd wyciągnąć. Kłamiesz! Nic nie powiem. Dobrze, więc inna kwestia. Skąd pochodzisz? Jestem na tym świecie dłużej niż ty. Dłużej niż wy wszyscy, zwierzaku. Mam do niego większe prawo niż wy. Zawsze tu byłem i zawsze tu będę. Nie powiem nic więcej. Wspaniale. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby się powiedział nam, dlaczego ludzie po zjedzeniu fragmentu twojego siedliska przeistaczają się w jakieś dziwne stworzenia. Ponieważ wy nic nie rozumiecie. Jesteście młodzi i głupi. Nie rozumiecie niczego i nie zrozumiecie, aż nie będzie za późno. Nie powiem nic więcej. Cóż, w takim razie dziękuję za odpowiedzi. Zwierzaku. Podsumowanie. Zeznania doktora i notatki funkcjonariusza były spójne. Dopuszcza się możliwość istnienia większej liczby bytów przypominających uwięziony w SCP-PL-098.